Electronic. Ja zrobiłem głośnik przenośny 200W. Ten będzie przewoźny. Bo jak mógłby go nosić? Przepraszam, to wyrażenie. Ja nie wiem, co to będzie z tymi. Jeszcze te JBL-ki są. To jedna jeszcze jest do zrobienia. Ale ten. Ale już one bliżej drzwi, może ktoś się zaje. No. Nie chcę. Nie chcę takich sprzętów tutaj do naprawy, ty. Popędzę gdzieś w ciało. Smacznego. Dziękuję. Dobra, dla tych, co się nie mogło doczekać, to ruszymy szybciej. O. To są te małe końcóweczki i będzie, tu już jedna jest całkowicie złożona. Tylko wstawić ją w kolumnę. Tutaj już leży dawczyni, że tak powiem. Taka trochę zdezelowana, ale niestety ona ma tyle lat prawie co ja. Później kiedyś tam może w przyszłości się nazbiera na obicie, także obijemy je jeszcze kiedyś tam na jakimś live'ie. No i powinno być git. Czekajcie, babka gada, czy nie gada? Ale opis wielki, git. Dobra. Dobra, powinno iść, nie? Powinno iść. Burza jest i to tak fajnie zabrzmiało i prąd przygasł. I tak sobie myślałem, żeby UPS-a podpiąć, ale na razie nie popinałem. Jak przerwie live'a, no to się mówi trudno, słuchajcie. Bo mruga prąd. Delikatnie, nie mocno, ale trochę mruga. Jesteście wy, czy nie? Trochę szybciej zacząłem. Kamil Łosiewicz. Cześć Janek. No cześć, witam. Rekumkacz. Dostałem powiadomienie o streamie. Normalnie szok. Tomek Szuliński. No, fajnie, nie? Witam. A ja jeszcze kawkę piję, bo to jeszcze nie 14, wiecie. Sebastian S. O, dzień dobry. No. AREK 2142. Witam. Rafał Szyjkowski. Witam. Patrycjusz W. Elo. No witam. A ty co, nie w robocie? A nie, ty, to nie dzisiaj, to jutro miałeś. Nie, dzisiaj miałeś. Wentylatory oporów rozruchowych. Witam, powiadomienie i oglądamy. Słuchaj, te trafa z tych ruskich końcówek do tego streama się nadają. Sobie w pracy oglądam. Marcin Misiak. Heja. Kamil Łosiewicz. W jakiej klasie BDT Wermonki? Tak, w klasie Lerendo. Słuchaj, Patrycjusz, z tych starych ruskich te trafa, idealnie dwa, one mają 106 V na wyjściu. Idealnie pasuje pod... Znaczy idealnie, no nie za bardzo idealnie, bo trzeba by było kondensatory na 160 V przynajmniej dać, nie? Ale na 100 V kondensatorach też pracuje, nie wiem jak długo, ale powinno pracować, nie? Patrycjusz, no. Chłopaki pracują, a ja w warsztacie siedzę, dymiara wysiadła. Sebastian S. A to jakiś ruski wzmacniacz? Czemu dymiara wysiadła? Aha, to tamta mała, tak? Co ostatnio mieliśmy tam na tym? To już ona 3-4 siadła. No i tutaj wiesz co ci powiem, tak sobie przyglądam te Vermony. Ty mówisz, że tu cewka jest taka sama jak w tamtym, tak? A ja myślę, że chyba nie. Bo średnica nawet magnesów się nie zgadza. Patrycjusz, tak, a muszę ją mieć na jutro. A dymiarkę? No to ja mam tą dymiarkę, zrobiono jedno. Przyjechać? Patrycjusz, średnica cewki jest taka sama. No tak. Ja nie patrzyłem dokładnie, wiesz, od tyłu. Słuchaj, jak chcesz, to mogę ci przywieźć tę dymiarkę, tą, co ostatnio tutaj robiłem. To przy okazji przetestujesz. Patrycjusz, nie, spokojnie, już kończę. O. Dobra. Ja tego, ci bateria 9 V leży, chciałem to sprawdzać, żeby one razem w fazie chodziły. I wstawię tutaj tego... Celej szyna.
która jest bodajże no 15,8. Ile to będzie miało oporności? 15,8. No, nagrane. Takiego dużego sprzętu to chyba jeszcze nie było na tym kanale. No bym. Sebastian S. Z czego dokładnie masz te trafa? Z ruskich końcówek 2x400 watów. Nawet nie znam symbolu, bo tutaj, a ta druga jest, stoi tyłem, także nie wiem, bym musiał ją obracać, przykręcać. Jakiś, nie wiem co to jest. Zaraz zobaczę. Ostatni końcówek ruskich. Gdzie ta kamera tutaj? Sebastian S. No ale dzięki uśmiech. No. I tak sobie pomyślałem, że słuchaj. One mają 106 V, po 20 amper one wytrzymują. Tęgo. Praktycznie 1 do 2 winięte są. 230 na pół. Czyli taki dobra przejściówka na 110 V, nie? O takiej mocy. Sebastian S. No to chyba będą akurat. No właśnie są akurat, bo już sprawdziłem. Rekunkacz. Słuchajcie, można Janku to centrum podpiąć. Burzy jest nad Grajewem, więc spokojnie można lutować. Mogę to podpiąć, jakieś disco spora puścić, bo ona jest zapięta, jest wszystko zrobione, tylko jeszcze jest taki ból z miękkim włączeniem, że tu trzeba zrobić tak. Cyknąć sobie tyk i dopiero potem włączyć. Od razu można. Się włączyło. Czekajcie, ściszmy ją, bo tu trochę szkoda głośnika. Jakieś disco z pola. I jedziemy. No. Ożyma, ja stworzę mały raj. Ty byłaś, jesteś, zawsze będzie. Nie będę tutaj robił głośniej. Na razie tamta jest podpięta tutaj o kablem, nie? Pod ten. Pod ten wzmak. Czekajcie. O. To jest pokrętełko. W jej oczach ogień, choć taka niewinna. Jest czat, wiesz, z tego trafa jest, ale ono się delikatnie letnie robi i tylko na dwóch tranzystorach końcowa. Zrobię w mostek H, ja je tego, bo robię mostki na czterech tranzystorach, te same wysterowanie, tylko żeby ciągnęło całą połówkę, wiesz, całe napięcie na jedną, na połówkę i na drugą połówkę, nie? Żeby nie było tak, że na pół napięcie się dzieli, no bo to bez sensu trochę. Nie, bo to kurde jest jazgot, jak ją włączysz, to jest Sebastian S. za bogato. No to bardziej elegancko. No. Ale wiesz co ci powiem? Tak przy obliczeniach z tego trafa, to tu jest w RMS-ie 500. Nawet więcej jest niż 500, wiesz? Także to porównać nawet można do tej końcówki, co ostatnio robiłem, tej 2KW. I to pewnie będzie podobna moc. Dobra, wyłączę ją. No, to będzie praktycznie podobna moc, bo tam też chyba bodajże siedziały... Nie, tam większe, tam były 4 tranzystory na kanał. No. Dobra, będę wstawiał. Co tam? Co mi zależy? Może będą jakieś skrzynki w końcu, jakieś takie gitary będzie można podpiąć czy coś. Gdzie tu plus, gdzie minus? Musimy wybadać. Takie buty. Patrycjusz W. Trzeba się uczyć, można się bawić, uśmiech, tylko czy stabilnie będzie pracowało przy 4 omach? Będzie, ty, bo ja już się troszeczkę przemordowałem, zanim ja z nią pojechałem tam do tego twojego znajomego mieliśmy jechać. To ona tutaj była, kurde, żyłowana tak, że już jedne tranzystory spaliłem. Ale tylko z tego... Wiesz, jaki był powód?
jedną połówkę prostokąta delikatnie załamywało przy wejściu i on po prostu się grzał, nie? I usunąłem ten element, tam trzeba było dwa rezystory wymienić z 33 ohm na 5,6 ohma i wstawiłem 1%, powinno być okej, nie? No. Ale jaja. Dotykam plus do plusa, a głośnik idzie w dół. Przecież ta bateria słaba, bo nie ma siły pociągnąć tego głośnika. Może ktoś na odwrót ją podpiął. Kurczę, gdzie jest druga bateria? Dobra, inaczej. Weźmy sobie małą bateryjkę, o taką, o bateryjkę, to może pociągnie głośnik, co? O, niedobrze jest, czyli wypycha do góry. Dobra, czyli plus jest dobrze, plus, tu jest środek. To jakiś ten rezystor przekrócony, 12 ohm. Musimy sprawdzić, czy on ma 12 ohm. Kurde, mało miejsca się robi. Trzeba się rozglądać za jakimś większym lokalem. UNITROMANIAK. Cześć wam, siemka Pira. No witam, witam. Jeszcze gdzieś tutaj musi być minus do tego głośnika środkowego. Minus do środka to jest ten, przecież idzie przez rodnicę na masy. UNITROMANIAK. Dawno mnie tu nie było, widzę grube NS. Mikołaj, witam. Witam, witam. Gdzie ty śruby tutaj? Muszę wkręcić tego nosobory. Jak były. Ja sobie się zastanawiam, tutaj wrzucę. Zrobimy aktywną. Tylko te konsultory najpierw do zwrotnicy przykręcić. Będą małe, aktywne kolumienki. UNITROMANIAK. Widzę grubą robotę estradówę. Mikołaj. Ja samo zmianę zaczynam, a tu live. A z kim się zmieniasz? No tak. Mikołaj, zajęty jesteś? Nie, w robocie jestem. Kurczę. Nie, to Patrycjusz mi to mówił. Poczucie humoru. I film GG. O panie, co to za bydle? Wyrmona stara. Mikołaj. Druga zmiana od 14. No. Coś tego. Przede wszystkim to ja muszę klej nagrzeć i wszystkie kondensatory razem z sobą skleić. Bo nie klejone. Patrycjusz. Halo, co robisz? A nic, w robocie jestem. No.
Nic, w robocie jest. No. Wsadziłem gdzieś pistolet do kleju. UNITROMANIAK. Pira, bawiłeś z monitoringami. Bawiłem się. A co trzeba? Nie łączy ci się na zewnątrz po IP? Bo i się nie połączy, bo nowa technologia weszła. Trzeba kupować stare te... stare... no... o, rejestratory i dorzucać router. UNITROMANIAK. Hehe. Z monitoringami się robiłem coś tam kiedyś. No. Może nie będzie słychać tej muzyki. Dobra, to teraz tak. Odpinamy ją. Końcówę. Tęgo wielka, nie? Kurde, pół kilo góra wagi, ale za to ponad 5 waży transformator do niej. Będziemy ją wstawiać od góry. Tylko teraz tak, jeszcze moment, gdzie są... Patrycjusz, teraz to już możesz wszystko puszczać uśmiech. Kamil Herling. No, ale jak to nie o to chodzi, że... wiesz co oni robią? Jak się nie podoba, to wyciszają wokal całkowicie. Mała ci ta końcuwa wyszła. Hmm? Także słuchaj, Patrycjusz, to nie jest tak, że ja mogę puszczać co chcę, bo nie zarabiam. No, nawet jeśli mam wyłączone zarabianie reklamy, to ci wyciszę wokal i całkowicie ani mnie, ani z siebie nie usłyszycie na live. Bo prawa autorskie. O, takie buty. Ja nie wiem, co to będzie z tymi. Jeszcze te JBL-ki są. Bo jedna jeszcze jest do zrobienia. Ale ten. Ale już one bliżej drzwi, może ktoś się zaje. No. Nie chcę. Nie chcę takich sprzętów tutaj do naprawy, ty. Ta wysoka półka. Dobra, czekajcie, cyma. Kamil Herling. Ciężko zi naprawia. Te JBL-ki, to wiesz, to są... nasiekane jest elektroniki, wiesz, więcej jest zabezpieczeń, więcej tego wszystkiego niż samego wzmacniacza, a... ciekawe jak to przynosi te kondensatory, ten środek, może i dobrze, bez różnicy. O, cyno owiniesz jak dobrym drutem. Co tu przestała świecić? Ty zabezpieczyłem tyle w tych JBL-ach, że masakra. Tam chyba z 4 czy 5 linii znalazłem. Zabezpieczeń, wiesz, Patrycjusz, a ten. A i tak się spaliły. Nie kumam je tego, to po cholerę te zabezpieczenia. No dobra. Zostawmy ją do pionu. Musimy tak, gniazdko. Aha, tutaj będzie gniazdko spikowane tutaj, a wejście będzie to dobre, wszystko będzie dobrze, tylko czynnik do... IFIM GG. Zmieniłeś miejsce warsztatu, czy tylko inna perspektywa? To samo. Cały czas jest to samo. Moje biurko.
chcę to przymierzyć, wiesz, czy to mi... Czy będzie trzeba ciąć otwór, kurde, gniazdko. No dużego rzeka przeszkadza gniazdko, a tak długi, ty. Nic ciąć mnie nawet nie trzeba. SCAN EK1981. Dużo zabezpieczeń, usprawiedliwienie dla wysokiej ceny. Elektronik. Ten, kto dał łapkę w dol, to pedal. To po co dajesz tą łapkę? Kamil Herling. A potem jeszcze piszesz, że to dałeś. Chyba garaż i to chyba z kanałem. No a jak? Z piwnicą. Tu mam pod spodem cały lokal, tak. Taki sam jak ta, jak ty góra. Tylko, że tam wejść nie idzie. Tam wejść to... O tak, do tego miejsca wejdziesz. A potem tak, pralki, franie, jakieś stoły, ławy, krzesła. Patrycjusz, wstaw z tyłu, na górze to ci deszcz napada. Elektronik, jak nie da się wejść? Ty, na górze to mi deszcz napada? Ty, a co to za różnica, słuchaj? Kamil Herling. I pewnie wilgoć tam na dole jest. Nie, wilgoci? O cholera, już tam nie byłem dawno, trzeba byłoby zejść, zobaczyć. Nie, bo by coś tam cepiło, nie, od spodu, a tak na razie nic nie tego. Ogólnie to ten warsztat miał być tam, a tutaj miał być samochód. Tylko, że wiesz, jak to jest. 20 metry kwadratowych poszło na śmieci. Znaczy... W śmieciach, no. Wykręcamy dużego jacka, słuchaj. Od góry to deszcz napada, to nie odwrócę, kurwa, tego nogami. Ty zrobię jakieś nóżki, albo na bok położę, jak to będzie coś. Albo jeszcze inaczej, zrobię tak, jak ty masz. Tylko czy to ta deska elektronik. Wytrzyma? Ja kupiłem Polkad Forte 101 za 20 zł. Słuchaj, zrobię tutaj... Te, takie grzyby, żeby było można potem nadstawkę wstawić, taka wiesz? Różnica, że pewnie wyciągniesz to na powietrze i zapomnisz, więc deszcz i pył to argument za tym, żeby z tyłu wstawić. No tak, no. A nie będę ciął tych tutaj i tak tych dziur, ty. Bo tu rączki, tu rączka była. Ja i tak tu będę całą obiciówkę zmieniał pewnie na nich, tylko ciekawe czy to jest sens, słuchaj. Bo one są płytkie, w nich basu nie ma. Tam jakiś, wiesz, wesele zagrasz, no. Ale też trzeba zmienić tą obiciówkę, no bo wstyd. Jedynie kolekcjoner Unitra. Jaki masz pomysł na chłodzenie tego bydlaczka? A po co to elektronik. Chłodzisz? Fajne kolumny. Ty, a po co to chłodzić, jak to falownik? Się zastanawiam, co to zrobić. Słuchajcie, bo tu mam... Ja wiem, co ja zrobię. Przecież tutaj nie będzie Patrycjusz, miejsca. Bawzi, zrobimy inne, fajniejsze uśmiech. Tak, takie wiesz, te z tubą, odwrotki. I na osiemnastkach, a nie na takim badziewie. Wiesz co? Ja wywalę tego spikona, bo on mi tutaj do niczego nie będzie potrzebny. Ja nie będę spinał jeden do drugiego. Przecież to jest mono. A tu wstawię... Excelera. I tak trzeba zrobić, tylko gdzieś tu widziałem Excelera. Elektronik. Ale będzie JEBN i NCIE. 1000 watów w sumie będzie, jak dwie. Kolekcjoner Unitra. Będziesz sprzedawał ten wynalazek? Nie wiem. Zobaczę, jak zrobię wszystko na jednej płytce. Nie na takich o małych, tylko zrobię z zasilaczem ze wszystkim na jednej płytce. I zamiast dwóch tranzystorów to cztery, jako w most kucha, żeby to na zmianę chodziło, raz te, nie? A sterowanie te same. Te sterowanie będzie wpinane takie, na takie małe module. No jest moc.
No, to wtedy ten, wtedy będzie git. Wtedy to będzie fajnie ciągać, ty. Tak po 160 V, po, no 300 V w piku. Jakby tak 160 V one wytrzymają, tranzystor jeden wytrzyma, nie? Tak by w mostku chato zrobić, to człowieku 300 V kolekcjoner Unitra. Przecinek znak zapytania. 300 V w piku to jest... Już nieważne, czym to sterujesz. Już ważny tylko układ wykonawczy. Czyli zasilacz i tranzystory, które to dopuszczą. Elektronik. Ja zrobiłem głośnik przenośny 200 W. Ten będzie przewoźny. Bo jak fukier, to by go nosić. Przepraszam za wyrażenie. Tak zrobimy. Z pikona wywalimy, a wstawimy XLR tutaj. Jako wejście. Ja jeszcze gdzieś miałem jeszcze XLR-a takiego luzem. Dwa nawet. Kolekcjoner Unitra. Zasilisz UPS-em i będzie mobilny, hehe. Na długo? Nie no, w sumie jedyny mankament, co prądożerny jest, to jest te trafo. Bo reszta to jest praktycznie 90%. Zobaczymy, jak to zagra, ty, w garażu? Elektronik. 20 minut max. Ale to co, ten UPS ma 500 W, on nie pociągnie, tego trafa nawet nie uciągnie. Na biegu jałowym może by pociągnie. Elektronik. Podziała. Ty, a faktycznie. Elektronik. Na UPS-ie. Kamil ty. Herling. Trzeba żuka kupić i wozić do kolumny baterię. Kolekcjoner Unitra. Śmiechem, żartem, ale ten. Ale zrobić z UPS-a, tylko z UPS-a, wykorzystać elektronikę z UPS-a jako inwerter do zasilacza, jako zasilacz inwerterowy. O! Kolejny pomysł mi wpadł. Elektronik. Słuchajcie. No, pomysł dobry. Kolejny pomysł mi wpadł, bo to mogą być dobre zasilacze, tylko trafo wywalasz. Ale to za mało ma częstotliwość, bo ma tylko 50 Hz te UPS-y, te zwykłe, nie? Kolekcjoner Unitra. Fajnie wykombinowałem z tym UPS-em. Ale tak, tylko... Nie wiem, a może zrobić zasilacz coś na bazie tego elektrowojsa, co ostatnio robiłem. Tam jest bardzo prosty zasilacz. To można się uprzeć, to w ciągu godziny można z wytrawieniem płytki złożyć taki zasilacz. I 2 kW ciąga. Elektronik. Jak jest na NE555, to da się podkręcić częstotliwość. Nie. Kolekcjoner Unitra. Wrzuciłbym akumulator kwasowy. Do środka, nie? Co tu kurde, grzeje raz, nie wiem, czy kurze, czy jakiś taki. No, także dzisiaj, od wczoraj bez reklam. A zauważyłem, że YouTube jeszcze wrzuca te, nie takie reklamy normalne, tylko te banerki, te takie przezroczyste. I czy chciał, czy nie chciał, to te banerki wrzucają. Dziady. Kolekcjoner Unitra. Bo ma wysoką wydajność prądową. Czekajcie, to tu biegły. Szukać XLR-a. Elektronik. Ma ktoś na sprzedanie kolumny do 150 zł? Kolumny do 150 zł? Elektronik. Bo potrzebuje. Budowa jest. Kolekcjoner Unitra. ZGZ10-1. Nie wiem, gdzieś jeszcze w jakichś końcówkach były te.
Patrycjusz, dziś na starszym filmie była reklama. No i obudowa gruntownicy poszła kolejna. Kurde. Co ty pisałeś, że co? Na starszych filmach była reklama. Wyłączyłem wszystkie, a... Tak to jest. Dobra, będziemy wiedzieć, co będziemy robić. Będziemy ten... Ja muszę poszukać... Poszukać tego. Poszukać elektronik. Ataka amerykańska była. Kolekcjoner Unitra. Zdobyczna. Trochę Mizi nie przyda zylo, żeby popykała mi obudowa, to jest lutolka? Tak, ta obudowa była od widza, bo nie mógł patrzeć na moją obudowę lutownicy. Słuchajcie, ta lutownica ma tyle lat, co... Ja ją kupiłem na komunię bodajże. AREK2142. To była ta wymieniona obudowa od lutownicy. Tak, tak, to była ta wymieniona obudowa od widza. Już wygląda w ten sposób. O. Czekajcie, tutaj widać. Elektronik. Ja mam Lutoul 6B. No. Ja bym chciał... Frank Castello. Żeby... Siemanko Majsterion. Tutaj ma... Muszę wykręcić gniazdko. Ja się zastanawiam, kolekcjoner tego... Unitra. Bry. Czy do tego wzmacniacza wiatrak jakiś dostawić? Czy wolać to? Chyba, że go zamontuję w ten sposób, pod kątem, bo to szybko będzie. O Jezu, otwór za bogaty. Kolekcjoner Unitra. Dołóż preamp na lampie. Patrycjusz, to teraz taśma gaffer i będzie wyglądała jak wszystkie moje uśmiech. Jaka taśma? Aha, gaffer. Dobra. Elektronik. Wzmacniacz lampowy 2K. Nie wszedłby w te pomieszczenie. Kolekcjoner Unitra. Kurde, lampka i jazda. Elektronik. Wzmacniacz lampowy 2 kW. No, no. Ale... Patrycjusz. Ta, co jej na scenie używam. Lampkę... A lampkę? Co ty to? Elektronik. Haha. Sebastian S. A ile słondania by było? Chcecie zobaczyć, jaka jest pogoda na zewnątrz? Normalnie szok. Nie wiem, czy sięgnie mi kamera. Raczej nie sięgnie. Ale może tam coś zobaczycie. STANEK1981. Patrzcie, jak leje. Wiatrak do wzmacniacza. Pokombinuj z chłodzeniem tak, aby wykorzystać ruch powietrza w głośniku do chłodzenia wzmacniacza. Kolekcjoner Unitra. Pokaz. AREK2142. U mnie upał jak pierun. U nas też upał, ale moment. Kamil Herling. U mnie w cieniu 30 stopni. Elektronik. U mnie wiaterek i słońce i 29 stopniów. Ale leje, masakra. Kolekcjoner Unitra. Kujawsko-pomorskie bez deszczu. Sebastian S. U nas lekkie zachmurzenie. Idzie? Na nie samochód. PIOTR 090. Siema majster, te potencjometry, co pisałem na PW, wyślę w weekend czwórki za opóźnienie. Samsung zepsuty. Dawaj na zachód z tym deszczem, bo tu Sahara. Ale leje. Dobrze daje. Dobrze, niech daje. Czekajcie.
Elektronik. U mnie wczoraj lało. AREK 2142. No deszcz na Pomorskim by się przydał. Ale jak fajna pogoda. Dobra, zamykam ten... No. Bo mnie jeszcze weźmie, podmyje, gdzie co. Dobra, to teraz tak. Na czym my tam skończyliśmy? Bo już nie wiem, na tym, że połamałem kolejną budowę do lądownicy. Aha, na... Czy otwory... Sebastian S. Włącz wiatrak i przepchaj przez łódź. Muszę ten... Daniel Far. Otworek muszę zrobić. Ale pada, daje u ciebie, Janku. Elektronik. Haha. No. Kolekcjoner Unitra. Na Patronicie można wspierać za pomocą karty bankowej? Można. Na Patronite chyba możesz normalnie. Fajnie by było, wiecie? O, bo potrzebuję kondensatorków na 160 V 1000 mikro. I to przynajmniej z 12 sztuk. Do drugiej takiej samej. No to już wiem, na co przeznaczę do tych, to, co żeście tam wpłacili. Kurczę. Moment, bo to ja nie wiem, ten głos idzie, czy nie? Idzie. Kolekcjoner Unitra. 2X monoblok. Elektronik. A. Nie mam. Nie masz kondensatorków? Kamil Herling. Myślę, że Janka Garaż jest jednym z najgłośniejszych w Polsce. Nie. Patrycjusza jest głośniejszy. Kolekcjoner Unitra. Nie, Patrycjusz. Ja myślałem, że coś mi na łeb spadnie. Jak nie odkręci? Mówię, o, chodź, zobacz ty, coś tu charczy. Jak nie podkręci? Ja mówię, o cię, kurde, aż mi w kolanach zmiękło. Ucho, przystaw, tak, coś charczy. Kurde, tak dla jaj. Szczerze myślałem, że coś spadnie. Elektronik, jakbym miał, to bym ci dał kondensatory. O, fajnie. Dobra, musimy skręcić tutaj trójeczką. O, tak ścisku się to jest, wiesz, bo trójka. Skręcimy trójeczką. Kolekcjoner Unitra. Mierzysz SR kondensatorów Pira? Samsung zepsuty. Trochę słabo, Patrycjusz, z Janka robić Janka. ASR, nie ESR. ESR. No ESR. Tak, mierzę. Wszystkie takie same. Jak wstawisz petardy 20 sztuk, to ten ESR to wcale nie musisz mierzyć. Nawet najwyżej się zrobi gorący i strzeli. To jest tak właśnie z kondensatorami. Kurde. Mówiła sobie na prętka. Kolekcjoner Unitra. Ciekawe jak z elwami. Nie próbowałem na elwach. A zresztą nie mam tych elw tak aż tyle. Samsung zepsuty. I będzie wiadomo, że był wadliwy. No. To tak z kondensatorami tak samo trzeba dobierać jak... Naprawdę niechcący, a Jan jest świetnym człowiekiem. Nie śmiem nabijać się z niego. A co się stało? Już się drżą. Kurde, tylko chwila mnie nie było, poszedł zamknąć drzwi.
plus czy trójka plus? Jedynka plus. Wejście. Kolekcjoner Unitra. To nieźle. Tutaj się podepnę, bo... To jest... Samsung zepsuty. Nic się nie dzieje, wszystko kulturalnie. Aha, patrzę co to jest. Tak grzeje, patrzcie, pistolet już tyle czasu, odkąd live się zaczął. Grzeje specjalnie pistolet, żeby pokleić kondensatorem. Frank Castello. Palony Jan był szeroki uśmiech. Patrycjusz W. Jedna masa, 2 plus, 3 minus. Ty, ale ja tu nie robię symetryka. Jak ja tu mam tylko plus i minus. To mówi, że jedynka masa. To czyli trzeba podwójkę podłączyć plusa. Dobrze wiedzieć, dobra. Zdaje, że nie. Aż normalnie, wiesz co, rozkręcę kabel. Bo w elektrowoźnie... A jedynkę połącz z trzech. No właśnie nieprawda, słuchaj. Aha, bo trójka jest na środku. O, widzisz, ale bym się walnął. Dobra, już teraz wszystko jasne. To dobrze mówisz, dobrze mówisz. Jedynka masa, dwójka plus. Jedynka masa, to będzie z tej strony, dobre. Wszystko jasne, bo tutaj nie widać napisów. Albo tak... Taka brudna. No myślę sobie, kurczę, co ty tutaj mówisz? No, trójka... Mówię od kiedy? Trójka jest na środku. Pamiętam twoją fenomenalną konstrukcję z GML. No, ona fajnie grała. A to ty ją może kupiłeś? Kolekcjoner Unitra. Pięknie to grało. No. To na tym z lampą. Stare czasy. Poczekaj, bo już namieszałem. Kurde, teraz nie chce mi się to złożyć. Dobra. Dobrze. Kolekcjoner Unitra. Ja nie kupiłem. Dobra, jedynka plus. Dwójka minus. Dwójkę z trójką złączę. Nie. Jakżeś to tam napisał? Jedynka masa, jedynka z trójką ma być złączona. Honda 3003. Siema. Cholera, nie widać, słuchajcie. Albo ja jestem taki ślepy. Patrycjusz. No. Jedynka masa. Tak jest, jedynka, aha, no dobrze. Dwójka plus, no to dobrze. Mówię już teraz wszystko jasne, to z tej strony lepiej. Mateusz Jurczyński. Mam Radmora 5412, tylko mi radio nie działa, naprawiłby mi pan. Jest tu taki na YouTubie Rubens czy coś. On robi kolekcjoner Radmory. Unitra. Schemat robiłeś sam? Ten? No można powiedzieć, że już jest sam robiony, bo to co było na internecie to tam się trochę nie zgadzało, a poza tym były błędy na płytce, na PCB. Wpisz te L494, a potem go trzeba trochę zmodyfikować. Rezystory pozmieniać, podobierać, potencjometr trzeba wstawić, żeby zrobić ten balans prostokąta, żeby na równo stał, tak wiesz, na środku, nie? Żeby nie było napięcia na dławiku, bo dławik grzeje. Później co tam jeszcze trzeba zrobić? Kondensatory na bramkach tranzystorów. Witam pana i wszystkich widzów. Wywalić, wstawić rezystory,
5,8 ohma na bramki, dioda przy zasilaniu 1,4-1,4,8 musi być zmieniona na BY, najlepsza taka szara z telewizora. Ona jest wysokonapięciowa, bo 1,4-1,4,8 to nie wiem dlaczego to tam miało tak być. O. Daj kondy na 10V i będzie jeb. Na taką. Kolekcjoner Unitra. Trzeba wstawić przy zasilaniu. Kurde, połowę województwa rozbuja. Tak, przy zasilaniu. Kurde, czemu to ostrości nie łapie? No. Dopiero jak 50% zasłonisz. Ale jaja. Łapnie to ostrość czy nie? Tutaj łapnie. O. Taką diutkę. Konieczność. No i a co? A teraz, a następnym krokiem to przerobię ją w mostek H, żeby dwa razy większa moc szła z niej. To będzie kilowacik taki piękny, czystego sinusa. I wtedy będzie można coś tu pokombinować, jakby takie 4 złożyć w jedną budowę po kilowacie. 4 razy 4 to jest 12 tranzystorów, tak? 12 tranzystorów to nie jest tak wcale dużo. Zmieściłby w obudowę, nie? Jakby zasilacz impulsowy miał taki przynajmniej z 4 kW. O. Kolekcjoner Unitra. No to będzie pogrom. Kurczę, ale numer szukałem wtyka, a wtyk tutaj siedzi. Albo Rzecki. O. Nie, no dobrze, to nie tak. To dobrze. I teraz tak, musimy się dobrać tam, odkręcić tam tą wtyczkę. I się dobrać do przewodów głośnikowych. Kurczę, z tej strony. To już wszystko wejdzie. Tu mam wyjścia. Najgorsze jest to, czy ja przez tą dziurę przyłożę te trafo. Przejdzie, dobra. To jak to przejdzie, to już reszta też przejdzie. Teraz trzeba zrobić tak. Kolekcjoner Unitra. Możesz rozkręcić imprezkę. Patrycjusz rozkręci. E wzmacniaczu powinien być żeński XLR, ale najlepiej dwa, żeby połączyć się z drugim. A REK2142. No tutaj mam z tej strony. Będzie test kolumn. Nie słyszałem, bo tu wiatrak mi do ucha wali. Ale dobrze, niech wali, bo to kurde, normalnie ci się ugotować. Kolekcjoner Unitra. Najlepiej w plenerze. No, to w plenerze. Może kiedyś się coś nagra w plenerze. Jak chcecie zobaczyć, jak mi ktoś pozwoli, to nagle. Kolekcjoner Unitra. Chodzi o testy. A, o to w plenerze? A może i tak zrobimy? W weekend, w sobotę pojadę, zabiorę je na działkę, postawię, bo tam nie szkoda ich. Szkoda, nie szkoda. Szkoda tylko pracy tyle. Jakby ktoś pożyczył na wieczne oddanie. Fortesso. Piękne kolumny nawet dziś przy współczesnych zestawach potrafią nieźle dać czadu. Elektronik. O kurde, a te 9100 poszedł z dymem. No to coś, że spalił rezystory pod spodem, pod płytą. Te. Nie rezystory, a te. Jak one? No to żebym kurde teraz zrobił. Z dzisiaj Fabianice. Cześć. Cześć. Plus. To jest to. Kurwa, na taśmie łączone. Tyle zabrakło komuś do głośnika, tego czepu, kawałek. Wszystkie rzeczy są dozwolone, tak? Wszystkie chwyty.
teraz tak, minus. Minus. To jest plus, a to jest minus. Obetnijmy, żeby było widać, że to. Gdzie są termokurcze? Minus czarny. Jej, to normalnie. Kolekcjoner Unitra. Jaką czułość masz na auksie? Ty, no 1 volt i już wysterowuje ten wzmaka praktycznie na max. Także nie jest źle. Sprawdzałem specjalnie generatorem, wiesz, jak sobie ustawiam, czy on, wiesz, na niskich, na małej częstotliwości, tam 2 Hz na przykład, nie? Jak faluje membrano, to jak Piotr ustawiam Tomaczek sobie prostokąty, witam, to ten, to, no, to sprawdzałem 1 volt i już jemu dycht. Jeden z kawałkiem, tak 1-2 volta. Czekajcie, no kurczę, no miałem przed chwileczką nożyk, o, jest. RoboSzef. Janku, jak tam licencja KF? Nie robiłem. Dajcie spokój. Miałem pojechać. Miałem zrobić. A właśnie, słuchajcie, podziękowania, bo to już dosyć dawno było, słuchajcie. Właściwie pamiętacie, co kiedyś mówiłem o transporcie czaszy tej takiej dużej, 1,5 metra? To Uran 17 bodajże przyjechał osobiście tu pod te drzwi i zaraz wam pokażę, co przywiózł. O cholera, mikrofon. Ta-dam! Ale będzie na czym zjeżdżać w zimę, kurde. Śmiechem, żartem, słuchajcie. Fajna. I to ta, wiecie, ze wszystkim. Z uchwytami, z kołkami. Ze wszystkim jest ta czasza. Tylko tutaj akurat zostanie sam talerz. Może kiedy wyjdziemy i ją zamontujemy. I będziemy mieli dostęp do satelity. Ojej, telefon, to z firmy. No, tak, cześć. No. No. Ja zobaczę, no, jakby coś, to ja... Ojejku, to mówi, że już tego, że już, ale to już lany wszystkie masz położone, tak? Trzeba to zacząć popinać, mówisz. Kurde, sam nie mógł to zrobić, no. Tak, przyszły tydzień cały mogę tam robić, no. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. No. Ale to jedna faza, to jest jedna faza. Tak, no, tak. No tak. I za różnicówką puszczam na budynek. No ja wiem, bo
ja to rozwazowałem, tylko normalnie N doprowadzasz z szafy, ze złącza kablowego, normalnie N doprowadzasz do PE i do różnicówki, a za różnicówkę puszczasz N na budynek. No. I bednarkę do PE, no. No to mamy zepsutą różnicówkę. Nie. Testem nawet nie chciała chodzić tamta. Nowa. I tylko fakt, że słuchaj, jest trzyfazowa. A podpięta jest jedna faza. Takie jaja. Tak, no. No. Wiem, w jedynkę. I wtedy zadziałał. No. No, zależy od tego, jaka firma zrobiła. No. Tak, bo ja to sprawdzałem, człowieku, wszystkie zera z tymi, z polcami, każdy. Ja tam mu jeszcze 6 gniazdek położyłem w tej buncie, bo angielskie gniazdka miał. I mówi, żeby to... Tak, bo to jest ta holenderka, wiesz? No, i dołożyłem jeszcze mu, on mówi, żeby wymieniać, ja mówię, ja tu się nie będę pieprzył, bo później dziury zostaną. Obok drugie, wiesz, podokładałem i było tyle. I 6 gniazdek jeszcze mu tam dołożyłem i... No. Wszystkie zborce, to jak coś, to w poniedziałek mogę, no. No. Poniedziałek. No. Aha. No, dobra. Jak przyjdę, niech ma to tego, to już tam wieczko, no poniedziałek bym było, no. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek mogę, wiesz, pomóc. No. Ale do czego ta stacja meteorologiczna? Tam dla tych strażaków? No, a za testem ta stacja? no, żeby potem... No właśnie, żeby, bo oni tam na wszystko, kurde, papier chcą, te certyfikaty to... No. No to dobra, to będziemy tam podpinać te lany. Ja pozapinam. No. Bo to jeszcze musi mieć wyjście na LAN pewnie, ta stacja pogodowa. No to jeśli ma, no to wszystko będzie można, tylko ciekawe, czym oni później chcą oni tam co jeszcze sterować tą stacją. Przecież tam tylko odczyty. Tylko odczyt, no. Przecież, no tak sobie myślę, to było to kurde czemu. Dobra, ty, bo ja tutaj jeszcze siedzę, także jak coś, to ja ci mówię, no poniedziałek to do piątku, do czwartku, do wieczora. Pewnie będę mógł ci tego tam podpinać te lany i tam jeszcze zobaczyć, bo tam jeszcze te sufitowe głośniki, tak? No to już to takie to proste. Głośniki to głośniki, ale to wyświetlacze na schodach, na korytarzach. No to dobra. To czemu? To ja ci to te lany najpierw te lany, a potem będziemy dalej. No, ja myślę, że w przyszłym tygodniu to się da to wszystko zrobić. Przynajmniej pozapinać dobrze te. Bo tam. A szafy nie masz. A szafę zamawiałeś już, czy jeszcze nie? No to jak zamówione, to może przyjdzie. No,
Dobra, ty, to co? To idziemy w poniedziałek, się skontaktujemy rano. Samego rana, nie? Po siódmej tam do ciebie przyjdź, tak? No ja wiem gdzie. No, tylko o siódmej będziesz już rano? No to dobra, to ja będę też. W poniedziałek do siódmej. No, dobra, na razie. No okej. Dobra, nie wiem na czym stanęliśmy, bo mnie tutaj rozproszyli trochę. To idzie w ogóle ten live? Jesteście jeszcze? No, właśnie na tym talerzu. To dzięki wielkie, jest ekstra. Już dziękowałem, ale przyszło się pokazać. Fajny, nie? Okrąglutki. Dobra. Tubego. Panie kochane, to ja szukam wszędzie końcówek 500 W plus na płycie do swoich basów, a tu takie coś można samemu zrobić. Dzięki za materiały szkoleniowe. Pozdro. No. PL494 wpiszesz i ci wyskoczy. Tylko, że tam są błędy trochę, no mówię. Dobra, czerwona ta podkręcówka. I słuchajcie, na przyszły tydzień mam zawalony, także live'ów nie będzie. Znaczy, filmów nie będzie. Może live'y będą. Także przyszły tydzień od świtu do nocy. Bo straż pożarna się niecierpliwi. O Jezu. Także filmów nie będzie. Jeśli już, to zrobię jakiegoś live'a takiego krótkiego, nie? A może kiedy live'a z terenu bym zrobił? Tylko, że kurczę, to nie za bardzo. Te kamerki siadają, one na słowo honoru chodzą. Ta jedna przynajmniej, ta lepsza. Na słowo honoru chodzi. Dobra. Jaka cisza nastała. Się zabrał na live, jeśli po telefon zadzwonił. Tu podpięte. Właśnie. Ogrzeliśmy ten pistoleta. A wiecie po co ten pistolet był grzany? Patrzcie, na przykład tutaj robimy taki motyw. Mam do pana pytanie, czy widział pan może lutownicę, że stacją w Lidlu, jeśli tak, co pan o niej sądzi, warto ją kupić? Nie widziałem, nie byłem w Lidlu już od Tubego. 5 lat. Do klasy D nie trzeba chłodzenia z wiatraka? A po co? Przecież to inwerter. Słuchajcie, tak pięknie, ładnie przykleimy wszystkie kondensatory ze sobą. To może się od basu nie rozwalą. Jeszcze tu. O panie, jak orwino. I teraz sobie wyobraźcie, żeby była kamerka 4K, byście widzieli to wszystko jak na dłoni. A tu niestety o ta się wiesza kamera, ale jeszcze działa. Może niepotrzebnie ta lampka świeci. No. Ale oglutowałem. Ja pierdzielę, ty. Po całości. Dobra, niech sobie się studzi. Niech sobie się chłodzi, się studzi. O. Teraz będziemy tak robić. Przykładać to. Minus.
Czy aby końcówka mocy dobrze grała jako subwoofer, wystarczy zasilić ją sygnałem z wyjścia amplitunera na subwoofer? Nie no, crossover jakiś wstawić albo coś tam. Ile to watów trafo i jaki to wzmacniacz? W klasie D, 500 watów wzmacniacz. 500 w sinusie, nawet jeszcze trochę więcej niż 500. W porywach i 800 łyknie, jak dobrze, wiesz, depniesz na stopę. Trafo wyrobi 800. A trafo jest od ruskich końcówek, od końcówki 2x 400 watów ruskiej. Ma 106 V, pięknie, ładnie zasila, 20 A, 2 kW. Wystarczy. Z zapasem. A końcówka jest na IRFP 260. I teraz tak. Dobrze by było te trafo jako zamocować, nie? Freeze OF i CIAL. Się wkurzę, to na to śrubę. Sprawdzałeś może, jaki to częstotliwości przenosi? 15 kHz jeszcze przenosi. Nieźle. Są na pewno zniekształcenia, bo tego nie sprawdzałem, ale to nie jest do celów high-end, tylko do celów głośno i daleko. Przy takiej muzyce. Patryk N. Komora na wzmacniacz jest jakaś w kolumnie, gdzie to będzie zamocowane? Tu będzie zamocowane od góry i tam, nie wiem, obłożę je, czy jego czymś tam, tak wiesz, aby tylko obłożyć, nie? Żeby się nic tam nie przytopiło, się nie spaliło. Tu siedzi mostek, o taki o 20 A dałem mostek. Czy to 30 jest mostek. Bez radiatora, on tutaj nie dotyka tej blachy, nie? A tranzystory na tym małym radiatorku, bo po co więcej? Jak będzie coś źle, no to się dostawi tutaj ten wiatrak, nie? Albo w środku. O tutaj. Bardziej na filtr bym uważał, wiecie? Niż na ten... Tubego. Nie ma bezpieczników na zasilaniu, czy są potrzebne? Jest. 1,10 A. Bo przy starcie trafa 6-amperowe pyk, nie ma, bo tu nie ma miękkiego startu. Trzeba byłoby miękki start zrobić i wtedy by starczyła szóstka, nie? No. No i takie buty. O kurczę. Cały tydzień będzie. Zawalony. Dobrze, bojowo trzeba się nastawić bojowo do roboty, kurde, i rzeźbić. Słuchawki w uszy i do roboty. Tubego. To na pierwotnym ten bezpiecznik, a na wtórnym? A po co na wtórnym? Przecież tranzystor to jest najlepszy bezpiecznik. Na wtórnym producent nie przewidział. Freeze OF i CIAL. 1 kW z tych tranzystorów przy napięciu 190 V dałoby się uzyskać? Nie, bo one są na 160 V. Znaczy, piszą, no, cię 200, nie? Ale... Na czterech, to tak. O, ale będzie, kurwa, klasa będzie. Będzie klasa, słuchajcie. Sama w sobie, tylko trafu ciężkie. I tak się zastanawiam, gdzie mnie tutaj dowalić. O, tutaj je dowalę. Będzie u góry. No kładź się.
puszczę ją na... Karol, czasem drogie są te bezpieczniki tranzystorowe. No nie wiem ty, 5,60 sztuka. Ale będzie dycht. Ale będzie dycht, tylko teraz tak, wiertło. Kiedy jest ta wełna? Nie chciałbym, żeby ta wełna tutaj... Mark, reanimuje wzmacniacz, w którym poszło STK. Jestem ciekaw, czy te wypełnienie... w zamian około 52 razy 2. Ja muszę iść sprawdzić na zewnątrz, czy te wypełnienie się pali, wiecie? Bo... trochę strach. Bo może ogniem żygnąć, kurde, trafo, gdzie zwarcie dostanie. Jest niedobrze, słuchajcie, to się topi ta wełna. To nie jest mineralna. Oj, 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 oj. Trzeba będzie to wygłuszenie jakoś wybrać stąd. Przynajmniej te koło trafa, o te. O. Zsunąć je od tej ścianki jak najdalej, czyli na środku zamontować i będzie dych. Bo weźmie i ogniem się zjara. To nie, to goli nie wiem, może sobie walić. Wierwo. O kurde. Pierwszego strzała dostał z kolana. Szóstki śruby. Szóstki M6. Friz OF i CIAL. Pira, i na czym wzmacniacze będziesz testował, jak te kolumny przerobisz na aktywne? Na innych kolumnach. Spokojnie jakoś tam. Się wrzucić to wypełnienie gdzieś na spód, niech to będzie. Tak około trafa, lepiej żeby nie było nad trafem. Mark. Mineralna, jakieś 40 ziko paczka, zawsze można wymienić. O, widzisz, to tańsza niż styropian. Pełna mineralna. Friz OF i CIAL. Ile, jaki największy wzmacniacz udało ci się zbudować samemu od podstaw? Ile kawu miał? Wzmacniacz? Największy? W klasie AB 1200 W. To był największy. Zwykła klasa AB. Kurde, aż przez beton, ty, aż przez podłogę się przewierciłem. Możesz ty.
Tubego. Jakieś dodatkowe info o tej klasie będą się przydały. Ojejku, było na wcześniejszym moim kanale, był podany link nawet do schematu w opisie, znaczy w, nie w opisie, a w tych, w komentarzach. Możesz ty. Możesz, kurde. Naważyć. Niedobrze. No co jest? Okej. Nakrętkę od razu przyłapmy. Na trzech szóstkach trafo być wisieć chyba, nie? Na tej blasce. Jeszcze jedno. Kurde. Patrycjusz. Na trzech szóstkach to niedobra liczba jest. Cześć, cześć, cześć. Aż taki przesądny jesteś? Ja tam nie wiem, ty. To na dwóch. Tylko kluczyk jeszcze szóstkę. Dziesiątkę. O, może być i ten. Ale jest złe, gniazdko wstawiłem. Holender. Tu trzeba było o te gniazdko wstawić, o te na bolce. A ja wstawiłem z bolcami. No jako wejście. Te trafów, czym ono uwalone? Tak się klei. OFICIAL. Piracz, przyklej to trafo na klej na gorąco, szeroki uśmiech, szeroki uśmiech. Dobre. Kocem się obije, potem na koniec tych narożników metalowych by mi się przydało, kurczę, bo tutaj nie ma wszystkich. Gdybym obijał kocem, to bym ponabijał je z powrotem. Dobra, jeszcze od góry, także od tej strony musi być jeszcze jakieś mocowanie. Tubego. Gdzie klej szpachla i parę gwoździ i też pojedzie. Fortesso. Co to będzie, gdy z Vermony aktyw będzie uśmiechnięta buźka? Klebańczyk. Cześć Jasiek, uśmiech dopiero do was dobiłem. Jakie głośniki będą? Vermony. Ja tutaj zajrzę. Uff, mały.
jakieś też samoróbki. Nie widzisz, że to wszystko te kusinki to już były 4 razy klejone? Kurczę, jakieś duże. Wiecie, po 500 watów te głośniki tyle nie przerobią, ale chociaż kto to wie, ale kopnięcie będzie takie delikatne. Tylko obudowy małe, żeby te skrzynie były konkretne, to tak. Żeby to były na 18 głośnikach i na odwrotkach, to wtedy to fajnie by to chodziło. Tylko oddzielna, wydzielona komora na środek i na sofran i bajka. Tubego, na sprzedaż. Chlebańczyk, a zwrotnicę będziesz przerabiał? Nie, zwrotnica zostaje ta sama. Przed chwilą ją zamontowałem i już niech ona sobie tutaj będzie. Dobra, tu podpięte, to teraz jeszcze trzeba by było, bo głośnik. Plus. Sprawdzić, czy plus, czy minus. Minus. To czy mu wytchnie, nie wytchnie. Tak jest. Dobra, plus tutaj. O tak go zamontuję. Cenie by miał magnes dobry. Mniejszy środek niż was. Gitarówka to przyniesie. Chlebańczyk, wiesz co, sąsiedzi przestaną cię lubić, jak już je uruchomisz uśmiech. Żeby Mikołaj, sąsiedzi. Basowy też przedstaw, niech się chłodzi. Nie. Właśnie basowy, ile bardziej, kurde. Ten. Żeby tylko sąsiedzi mnie przestali mówić. To kurwa na osiedlu wszyscy. Od czasu do czasu jakiś tam test trzeba zrobić, nie? Tam to powalić tam jakieś tego, ale tak trochę, no. I nie rozerwę, słuchajcie. Na pewno nie w przyszłym tygodniu, bo przyszły tydzień jest cały za... no muszę zrobić kawał instalacji, tak powiem. Się zgodziłem już, jak słyszeliście na live. Niestety. Albo niestety. No dobra. Będzie dobrze. Może. No, zaraz zobaczymy, jak ta oryginalna Vermona zagra ten głośnik. W górze to taką kupułkę dużo do niej dokleję, żeby ładnie wyglądała, żeby niby taki tęgi, nie?
skręt. A tu trzeba będzie czwórko nawiercić. Skręca się dużo. To może być trochę mało. Bądź głośno i daleko. Tak padało, padało, teraz słońce świeci. I znowu gorąco. Krzysiu M. Dobrze, że nie ma reklam. No nie ma, nie ma. Nie powinno być przynajmniej. Dobra, to teraz bici. Tubego. Zrób mi zabawkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, 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 walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty tańcz i wino pij. Niech cały wiruje świat. Ta wkrętarka jest podłączona cały czas do powerbanka. Ja pierdzielę, no tak to się dzieje, no. Zawieszy na głośnik. Pierdolony bit, objechał. No gdzie będzie teraz, wyrwało go. Wkręcony jest, wkręcony. Dawaj, klej. Nie będziemy się pierdzielić, tylko jego od razu pomarzymy. Gdzie jest ten pędzony? SCANEK1981. Podklej od spodu. Mark, prosimy o zbliżenie, może Wi uratuje. Nie, cała głowica weszła w kętarki. Już mam dość. Szkoda, no. Tu, o. Patrycjusz, nie klej kopułki. Nie, no nie będę kleił. To tylko tak położyłem. Się zastanawiam, co z tym zrobić. Membranę zmienić, nie? By wypadało. Wujek Alfred. O kuku niedobrze. O. A dobra, kurde, tylko tak, żeby on, nie no, będzie gorwało, bo tam ciśnienie pasu i... Dużego nie ma, bo duży wylot, no. Zaraz go podkleimy, tylko gdzie ja mam pędzel? Taki miałem miękki, fajny, duży dzisiaj pędzel. Specjalnie go, żeby usztywniać, bo... Patrycjusz, po co olej? Nic to nie zmieni, od spodu miska uśmiech. Mark, lipa trochę, bo to na zawieszeniu. Ciekawe, czy można dokupić zestaw naprawczy. SCANEK1981.
Dobra. Kawałek starej membrany i klej od spodu. Gdzieś tu nawet mam jakieś stare membrany. Freeze OFIC i AL. Piravicolem sklej obiecuje ci, że nic mu nie będzie ze zirwał. Wiem właśnie, no mam wikol, przygotowany pędzla szukam. Wiem, że tam trzeba tylko zachlastać go, kurde, na równo, będzie idealnie. Po pędzel gdzieś w ciało. Smacznego, dziękuję. Fortesso. Widziałem kiedyś, jak pewien pan łatał membranę na piankę montażową, lecz nie wiem, czy to dobry pomysł. Mikołaj. Smacznego. Dziękuję. Mark. No jaja. Tam nie ma zamkniętego kosza? Nie ma. Dobra, będę robił później kiedyś obicie, to mam w Tubego. No na piankę to niezły artysta musiał być. Może usztywniał średnie tony i środek w kosz spychał. A co to dało? No fajnie, był sobie pędzel. Był taki fajny pędzelek. Nie taki, tylko taki zwykły pędzel, taki fajny, taki normalny pędzelek. Ale fajny taki. Gdzieś leży, kurde, się śmieje. Trzeba zacząć tutaj, kurde, ogarnić, kiedy... Ja go zawsze tutaj czekałem, gdzieś go tutaj łamałem. 3DPCU. Stolarz to był uśmiech. Tak jest. O właśnie, na chusteczki higieniczne też widziałem poklejone głośniki. Dobrze nasiąkają. Wiraf. Cześć. Mikołaj. Pewnie leży gdzieś na wierzchu i się śmieje. No na pewno. Na pewno, bo ja go używałem niedawno. Usztywniałem to hormony delikatnie było. Fortesso. Jako ciekawostkę dodam, że to był elektronik w punkcie napraw, zamiast kupić zestaw naprawczy, brał go pianką. Fajnie. Dobra, tam to kupię, później będę szukał, jak znajdę, to podkleję. Wiraf, czego szukamy? Pędzla. O, patrzcie, na wierzchu, na półce. Mięciutki, ładny pędzelek. Mark, pianka lekka, easy clay, nie widzę problemu. Słuchajcie, jak to wszystko podejdzie, tutaj jeszcze koło sztywki przy okazji, którą będę wyprawił. Będzie dobrze, to będzie szkiełko. Będzie dobrze. A, wy nic nie widzieliście, bo ja śmiałem, kurde. Teraz zobaczymy, niech to trochę sobie przyschnie, a my postawimy ją do pionu i ten wzmacniacz spróbujemy wstawić. Tutaj gniazdko przede wszystkim, bo jest nie takie jak trzeba. Teraz krótko tych przewodów, ale się dowiedzie.
grubego. Dodaj czas plus wibracje i problem wróci jak bumerang. Przestań, to się wyrzuci. Drugiego się wstawi. Się obetnie tak membrany, żeby nie harczą. Się wytnie. Mark, nie było mnie wcześniej, jaki tam będzie napęd? Klasa D? Krzysiu. Tak. Klej, super głupoty. Mikołaj, ciśnienie dużego głośnika nie będzie rozwalać tego mniejszego? Friza, nie wiem, w oryginale tak było to. Pira, a warto głośniki niskotonowe słabszej jakości usztywnić na przykład od strony kosza, podkleić wikolem, da to coś, słyszałem, że to troszkę usztywnia. Tak, usztywnia wikol. Tylko wikol, jeśli masz papierową membranę, to usztywni, a jeśli masz jakąś tam poliwęglan, czy tam jakiś tam wynalazek chiński, to zapomnij, bo odejdzie jak paznokieć od membrany i tylko będzie harczeć. Ale jak masz papierowe, takie jak te, membrany, to rozciąć wikor delikatnie z wodą, tak żeby ładnie nasączyć. Jak nasączysz, będzie wieczne. I deszcz mu nie później nie szkodzi, nie? Wiraz, a tak z ciekawości, sam robiłeś wzmacniacz, nie było mnie wcześniej. No sam. Jedynka z której strony, kurde, ta jedynka. Tu, jedynka, dwójka, trójka. A z tej strony jak być? Jedynka, dwójka, dobra. Muszę przelutować to. Patrycjusz, w oryginale Vermona miała ten mniejszy głośnik z koszem zamkniętym, więc dlatego ciągle mówię o misce za głośnikiem uśmiech. Mark. Usztywnia, ale wzrasta masa membrany. Większa masa to gorsza odpowiedź impulsowa. Freeze OF i CIAL. Tak, mam papierową membrane. No, ciężejsza membrana, większy bas, a za to mniejsza skuteczność. Faktycznie miskę z tyłu podkleić. Dobrze mówisz. Ale ja tamty też nic nie podklejam, bo tam to w ogóle pasowy głośnik siedzi, on jest bez różnicy tamten. Tylko będziemy przynawiać to pewnie. Kiedyś. Najpierw zobaczymy, jak to chodzi na tym wzmacniaczu. Aktywna. Potem drugą będziemy mordować. A potem, może za dwa tygodnie, obijemy to kocem. Ładnie wykończymy. I będzie jak znalazł. O, nawet dziurki stare pasuje, bo tu ja to wtedy wiercił. Mark, w Altuso podobnych był patent z doniczką doklejoną. Tak, ja tu nawet mam gdzieś taką żółtą miskę na głośnik. Ma też szklano kawałek drzewa, jak żeby zrobić, wyciąć, wiesz, wyżynarko kopyto. Obciągnąć tą. Ma tu szklaną miskę zrobić. Będzie i będzie korkin, jak to. Do Toronto. Tylko, że to znowu cały dzień ma robotę. No, zaraz zobaczymy, jak to zagra. Wykrakałeś, Patrycju, że 3/6 to zły znak. Freeze OF i CIAL. Co to za końcówka stoi na ziemi obok twojej nogi?
Jolly Roger, która będzie przerabiana. Która była już przerabiana i będzie przerabiana. Z 10 filmów będę ją robił. Wiraf. Podjąłbyś się naprawy zasilacza z telewizora? Philips z 2012 podesłałbym na mail Szurgolaj. Max Kijowski. Nie. Dzień dobry i o jak miło czat live po pracy. To już ty po pracy, to już się na to trwa. O ja pierdzielę, już półtora godziny ponad trwa. Dwie godziny już trwa ten live. Bo w pół to zacząłem. Freeze OF i CIAL 108 minut trwa live. Fortesso. Przy pracy czas szybciej mija. Na razie nie wkręcam tego wzmacniacza, tylko go podłączę. Świeci? Nie świeci. Ty, słuchajcie, to będzie działać nawet. Mikołaj, Wiraf, sprawdź kondensatory. Po co? Po co mi teraz to sprawdzać kondensatory? Jak ja tam wiem, że tam jest 106 V na nich. Max Kijowski. Na 100 V. Kawał lolem. Krzysiu M. Ile watów ma ta kolumna? Max Kijowski. Kolumn. Wiraf. Małpa Mikołaj, kondensatory sprawne. Problem jest gdzieś głębiej. Że co? Że taki strzał był słychać? No brak opóźnienia. Freeze OF i CIAL. Która nie zacienka ta wtyczka, ten kabel? Może trochę. No na bezpiecznik 10 amper to trochę cienka. Mark. No. Nie pira, tylko Wira, niech sprawdzi. Ten od telewizora. Nie będę robił. Gdzie? Kurde, ja nie mam czasu na takie rzeczy teraz. Się cofnij o godzinę do tyłu w live'ie i zobaczysz, jak został zajęty mi cały tydzień. Przed chwilą. Szukam kabla. No co mu? Ale ja też bym to skręcił. Wiraf. Dobra, ja lecę. Dzięki. Życzę miłej pracy. No, dzięki. Mark. Ponawiam stare pytanie. Polecisz jakiś schemat końcówki 50 W do domowego słuchania? Zasilanie dowolne. Nie wiem. Jest kupa końcówek, kupa sprzętu w sklepach. Do domowego słuchania. Naprawdę jest tego dużo.
I mają nawet więcej niż 50 lat. Niektóre, a może nie. I nie. Dobra, puszczamy coś. Nie łączę. I to co nie łączę? Włączam zasilanie, bo masa nie podpięta jest dobrze, tylko do trójki jeszcze trzeba, do jedynki. Dobra. No, pan nie chodzi o wzmacniacz, a o układ. Czy wzorować się na czymś popularnym w... Czy wzorować się na czym? Na... Patryk M. No. A czego ten wzmacniacz jest u góry, a nie na plecach? Max O, tu była dziura od rączki! O, idzie wielka burza. No. O, tu była dziura od rączki, więc nie wycinałem kolejnych dziur. O. Ale daję. Jeszcze musimy poczekać, niech przyschnie ten głośnik, wiecie? Tutaj ta dziura. Nie ma co dawać głośno. Bo go trzęsie, jednak miska z tyłu by się przydała. Powiem tak, ten głośnik jest dużo bardziej efektywny niż tamten. Ale to tylko tyle, że ten był pewnie, no, inna membrana, nie? Dobra. Słuchajcie, będzie mała. Skromna, aktywna kolumienka. Patrycjusz, jak na głośnik 50 W, to jest nieźle. To on ma tylko 50 W? Mario, czasy w remizie Zi przypominają. Ty, to ten ma 200, ten ma tylko 50 W, a ten ma 250. I one są razem spięte, nie? Wiążach ogień, choć taka niewinna. Masz to coś, czego nie miała im. Odwrócę ja ją i potrzęsiemy troszeczkę tą, no. Jak to było na dzielni. Bo to kurde idzie ogłuchnąć, jak ona w tę stronę stoi, a tutaj... Ten pomieszczenie zamknięte, teraz dawaj. Nie maj, bo być nie dziewczyna. To czarne uczyma, czerwone usta, słodka ludzka. Ja wiadam, może mały raj. Ty jesteś moja, się uśmiecha serce. Nic nie maj. Mikołaj. Dobra, dość. Mała aktywna kolumna w kieszeń włożyć lub na rower zamontować. No właśnie, dobra, dość. Słuchajcie, nie. To jest kurde przegięcie, ty. GSRX 2000. Temu głośnikowi już dość. Mikrofon nie wyrabia. No, ja wiem, bo to w kamerze, wiesz. Ale temu głośnikowi jest dość. Przy tym wzmacniać. Trochę trącisz, kurde, i go aż, wiesz. Dziwny przez ten idzie. A, z tego idzie. No. I teraz tylko drugi taki sam. I tam to przerobić. I film GG. Ale rypło basem. Rykło i to kurde konkretnie. Znaczy tutaj za tego nie ma takiego, wiesz, bo to za mała skrzynia, żeby ona była dwa razy głębsza. To dobra by było... kolumna do czytania komentarzy, uśmiechnięta buźka. Aż Iwona ścichła. Max Kijowski. To jaka moc muzyczna? Robo szef. Janku, plecy ci pękły. Ja ci... Patrycjuszu.
U mnie wszystko naprawione, więc uciekam się składać. Miłego dnia, później do obejrzę. No, dobra, ja też już uciekam. Także słuchajcie, też uciekam. Będziemy robić drugi taki wzmacniaczyk do drugiej, znaczy on jest zrobiony. O, tu jest wzmacniacz. I ktoś może, czekajcie, tam ta kamerka. Ktoś może sobie pomyśleć, że to? Tak, to. To tak gra, o to. O. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki. D19. Mam nadzieję, że ktoś tam jeszcze wspomógł ten kanał. Coś innego niż Disco Polo? O, ktoś może wspomoże ten kanał. Może ma ktoś takie kondensatory na przykład. Takie, żeby drugą końcówkę złożyć. A jak nie, to zbieramy. Ja również uciekam. Dziękuję za super live. No. Zbieramy na kondensatorki, a jak nie, Patrycjusz, to wyłożę ze swoich. A tak się broniłeś przed klasą D. Ty, no, wiesz co ci powiem, skuteczność jest jebitnie trzykrotnie praktycznie. Nie, no, nie ma trzykrotnie niż klasa AB, ale AB to jest taki, w porównaniu do D, to jest muł. ARK 2142. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No, nie sądziłem, że kurde, można, wiesz, w klasie D złożyć już. Przecież to jeszcze do niedawna mówili, że to bardzo ciężkie jest do wykonania, że to jest nowość, że takich, że parametrów nie ma, że nie trzyma. Tu kurde, raptem jeden scalak, ty w sumie 5 tranzystorów, jeden scalak, dobry dławik, obliczony tylko na częstotliwość i jazda. I ma takie, wiesz, szarpnięcie. Kiedy byś nie odkręcił, on od razu ma to moc. No. Ma takie, wiesz. Dobra. Pozdrawiam. Przeczytajcie opis na koniec. Teraz dawaj. Mikołaj. Dobra, dość. Mała aktywna kolumna, w kieszeń włożyć lub na rower zamontować. No właśnie, dobra, dość. Słuchajcie, nie. To jest kurde przegięcie, ty. GSRX 2000. Temu głośnikowi już dość.